wiesz, te samochody. Zdania są różne. Witam Państwa serdecznie w programie Galaktyka Pomerania, realizowanym przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy. Nazywam się Ewa Grodzka i będę miała przyjemność spędzić z Państwem piątkowe popołudnie. A moi pierwsi goście, bardzo znakomici, nawet się ich nie spodziewałam tak do końca. Naprawdę znakomite grono siedzi na naszej zielonej kanapie. Maestra Małgorzata Walewska, witam serdecznie, nasza polska diwa operowa. Maestro Władimir Kiradzijew, witam serdecznie, dyrygent. Dobry. Oraz dyrektor opery na zamku, pan Jacek Jekiel, witam serdecznie. Witam Państwa. Gości, panie Jacku, sprowadził mi pan naprawdę, no jestem urzeczona taką wizytą w naszym programie. Może zacznijmy w takim razie, jak to się stało, że tacy znakomici goście zawitali do Szczecina? Cieszę się również, że Szczecin jest w jakimś stopniu operową stolicą Polski na najbliższe kilkanaście dni. Jak wiadomo, za niecały już tydzień, bo 20 listopada wielkie otwarcie, wielka premiera, bal maskowy. Gosia będzie kreowała Ulrikę, Władimir jest dyrygentem. W składzie mamy jeszcze mnóstwo fantastycznych śpiewaków z całego świata, bo Max Żota jest z Brazylii, mamy Francuza, mamy Polkę, która jest wykształcona we Francji. Bardzo chciałem, żebyśmy się oderwali jakby od takiej stołeczności Szczecina i pomyśleli o to, że jesteśmy w miejscu, w którym dzieją się wielkie wydarzenia, takie jakie oglądają ludzie w Bregenz, w Covent Garden, w Nowym Jorku. Jesteśmy trochę mniejsi, ale to jest ten sam level artystyczny. Te 11 dni na pewno będzie niesamowitym przeżyciem, bo to jest nowe otwarcie opery na zamku. Po wielu latach tak naprawdę wracacie na swoje miejsce. Tak, to jest wielkie wyzwanie dla nas. Bardzo się stresujemy, liczymy, że wszyscy będą nam bardzo kibicować, ale najważniejsze, żeby cieszyła oczy widzów i żeby mogli podziwiać tak wspaniałe gwiazdy, jak te, które będą 20 i 22 listopada. Czy to nowe miejsce mobilizuje do działania? Czy jest takim dużym wyzwaniem? Bardzo. Bardzo, bardzo. To jest miejsce absolutnie magiczne. Zresztą wiele osób mnie się pyta, dlaczego bal maskowy akurat Verdiego na otwarcie. Otóż króciutka taka historyczna impresja. Otóż Verdi borykał się z problemami cenzorskimi i w pewnym momencie myślał, żeby osadzić miejsce dziejenia się opery właśnie w Szczecinie, a bohaterem chciał zrobić księcia szczecińskiego, więc czyż mogliśmy nie zrobić balu maskowego? No, nie historia by nam tego nigdy nie wybaczyła. Nie było wyjścia, na pewno. To po prostu to było przeznaczenie, żeby tak właśnie to się pojawiło na otwarciu opery na zamku. Pani Małgorzato, naprawdę jest mi niezmiernie miło Panią tutaj gościć i poznać osobiście. Proszę mi powiedzieć, jak przygotowania do tego wydarzenia? Ja przede wszystkim chciałam bardzo podziękować Jackowi, że zaprosił mnie do tej produkcji, a właściwie do dwóch produkcji, bo jeszcze mamy wielką galę. 24 odbywa się koncert. Tak. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mam szansę stanąć jako Ulryka na scenie. To jest kolejne nowe spojrzenie, takie troszkę przez pryzmat gier komputerowych, tak jak widziałam plakat, to naprawdę jest to bardzo inspirujące. Jesteśmy w pięknym gmachu, on jest cały czas jeszcze w trakcie remontu, więc trochę te odgłosy remontu do nas docierają, ale naprawdę już widać, że warto było ten remont przeprowadzać. Jest wspaniała akustyka, nowoczesna sala, piękne zaplecze, piękna sala orkiestry, gdzie próbujemy z orkiestrą. Bardzo dobrze brzmiąca orkiestra, chór pełen zapału, wspaniały dyrygent. No po prostu czego więcej chcieć, więc ja jestem jak ryba w wodzie i to jest moje naturalne środowisko, w którym świetnie się czuję i mam nadzieję, że będę
częściej tutaj przypływać. Tak jest. Podejrzewam, że pan Jacek też ma taką nadzieję i my również, że będziemy gościć nieraz panią Małgorzatę u nas na scenach opery na zamku. Polecam się. Panie Jacku, co jeszcze będzie, bo powiedzmy więcej, bo naprawdę teraz podejrzewam, że to jest te 11 dni wypełnione wieloma wydarzeniami. Tak, absolutnie telegraficznym w skrócie. 3 bale, piątek, sobota, niedziela. W poniedziałek pierwszy w Polsce recital Patrycji Petitbon, to jest 8 sopran świata. Naprawdę było bardzo ciężko zakontraktować taką diwę, ale trochę przypadek, coś jej tam wypadło, ona ma koncert w Niemczech i tak ją trochę podkupiliśmy. No i bardzo dobrze. Ale się udało. We wtorek gala z udziałem Małgosi. Niestety bilety już są wyprzedane, także bardzo mi przykro. W środę wielka gala musicalowa z udziałem artystów Teatru Roma. W czwartek odsłaniamy tablicę ku czci pierwszego dyrektora opery Jacka Niżychowskiego. I to będzie sala kameralna jego imienia, taki koncert kameralny z udziałem Morki i Kozłowskiej, też świetny. W piątek Galeria Południowa zadebiutuje w roli sceny spektaklem dla dzieci. W sobotę, w niedzielę i w poniedziałek 3 spektakle Hrabiny Maricy, czyli operetka, i kończymy uroczystością wręczenia bursztynowych pierścieni. Mam nadzieję, że nasi artyści operowi wygrają znowu. Trzymam kciuki i proszę o kupony na artystów opery na zamku. Także zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że nie na wszystko bilety już są wykupione. Na coś jeszcze jest szansa w ogóle się dostać? Proszę się spieszyć. Czasu niewiele, bo zaczynamy od 20 listopada, tak? Od 20 do 30 to jest taki długi tydzień wydarzeń. 1 grudnia zapadam się gdzieś w głęboką ciszę i resetuję swój umysł. Proszę trzymać kciuki, bo jesteśmy już pełni nerwów, ale będzie dobrze. Musi być dobrze, na pewno będzie dobrze, bo i miejsce, tak jak pani Małgorzata wspomniała, jest przepiękne, odpowiednio przygotowane, akustyka, artyści zadowoleni, czego więcej trzeba, na pewno będzie super. Doskonałe warunki na sukces. Tak. No więc właśnie. Bym się jeszcze chciała zapytać, czy byśmy mogli coś powiedzieć o maestro Władimirze Kiradzijewie. Przepraszam, jeżeli przekręciłam, bo straszne, trudne nazwisko. Udało się. Super. To cieszę się bardzo. Z Władimirem współpracujemy od kilku lat. Władimir jest mieszkańcem świata. Mieszka na co dzień w Wiedniu. Z pochodzeniem z Bułgarem. Właściwie na wszystkich scenach operowych i filharmonicznych już dyrygował. Władimir, jak się czujesz w Szczecinie? Bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, dla mnie to jest już jak dom, jak swój dom. I orkiestra, dyrekcja, chór, wszyscy są po prostu dokładny test, który ja bardzo chciałem zawsze pracować i z którym wiem, że możemy dostać wielki sukces. I będziemy to mieć na pewno w piątku, sobota i niedzielę na Bału Moskowego. To tylko się cieszyć, jak od takich znamienitych gości słyszymy takie słowa. Naprawdę, tylko pogratulować. Jaka jest różnica, panie Jacku, jeżeli te kilka lat porównamy, te kilka lat spędzonych, no, nie wiem, czy to ładnie określę, ale tak naprawdę w namiocie. Jaka to jest różnica? Wrócić teraz na miejsce, gdzie faktycznie wszystko działa tak, jak powinno, gdzie nie słychać tramwajów za, powiedzmy, ścianą, gdzie komfort pracy na pewno jest zupełnie inny. Ja wiem, że może to, co powiem, jest dość kontrowersyjne, ale to był nasz dom. Ja wiem, że tymczasowy, ale jednak gdybyśmy nie mieli tej hali, gdyby nie odwaga i determinacja tych, którzy wydali pieniądze na nią, wcale nie małe, to dzisiaj by tych zespołów opery na zamku po prostu nie było. Rozpierzchliby się po całym świecie i nigdy byśmy tego zespołu już nie stworzyli. To na pewno. Więc to, że ta hala była niedoskonała, z mankamentami, ale jednak to był nasz dom. Wydaje mi się, że nie obniżyliśmy poziomu. Obiektywne oceny, nie moje przecież, chyba pozwalają mi stwierdzić, że ten level wyżej, a może i nawet kilka, osiągnęliśmy i mamy bardzo wielkie ambicje i wielkie wyzwania i na pewno damy radę. Tak jak z remontem daliśmy radę, to i z innymi
przesłaniami damy radę. Myślę, że na pewno to bardzo wzmocniło cały zespół. Fajnie. Oj, bardzo, tak. To, fajnie. To nas strasznie scementowało, bo jak to mówią, per aspera ad astra, czyli przez trudy do gwiazd. I tym pięknym, tą piękną sentencją zakończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za tą cudowną i trochę niezapowiedzianą wizytę. Moimi gośćmi, moimi pierwszymi gośćmi w dzisiejszym programie była pani maestra Małgorzata Walewska, maestro Władimir Kiradzijew oraz pan Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Zapraszam na króciutką przerwę. Po przerwie kolejni goście.